Jedno z najczęstszych pytań pojawiających się na moim kanale jest pytanie typu: jak podobała mi się jakaś gra? Czy opłaca się nią kupić, czy zagrać? Dla wszystkich ciekawskich oto przedstawiam wam filmik, w którym oceniam gry z tego roku. Proszę bardzo. Horizon Zero Dawn. Jedna z głównych przyczyn, dla których kupiłem PlayStation 4. Miałem po niej duże oczekiwania, które zostały raczej w większości zaspokojone. Mimo iż czasami były różne głupie zachowania botów, to inne ważniejsze aspekty jak fabuła, grafika czy gameplay, to wszystko wspominam bardzo dobrze, więc stawiam solidne 8,5 na 10. Perception to horror o niewidomej dziewczynce, używającej zmysłu echolokacji do wyobrażania sobie otaczającego ją świata. Myślę, że to jeden z najlepszych pomysłów na horror w grach wideo ever, jednak wykonanie było znacznie gorsze. Pod koniec gry była masa bugów, przez które nawet nie mogłem ukończyć tego tytułu. Stawiam przez to jedyne 6 na 10. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Było to moje pierwsze zetknięcie z serią Crasha i rzeczą, którą najbardziej zapamiętałem, był poziom trudności. Gra przysporzyła mi wielu nerwów, ale prócz tego wszystko wspominam bardzo dobrze i nie mam żadnych zastrzeżeń. Stawiam więc wysokie 8 na 10. Observer, polski horror od twórców Layers of Fear, tym razem w zupełnie innych klimatach cyberpunku. Myślę, że to całkiem interesująca pozycja, jednak należy pamiętać, że mamy tutaj ciężki klimat, bardzo zawiłą historię science fiction, więc nie jest to gra dla każdego. Oprócz tego Layers of Fear jakoś, nie wiem, bardziej mi się podobał, więc Observerowi daję 7 na 10. W tym roku wyszedł również niezależny dodatek do Uncharted 4 z pod tytułem The Lost Legacy. Oczywiście bawiłem się przy tym tytule bardzo dobrze, od samego początku do końca, jak w każdej grze Naughty Dog. Jednak uważam, że Uncharted 4 było nieco lepsze. The Lost Legacy miało takiego nijakiego głównego przeciwnika, no i nie było Nathana Drake'a, więc daję jedyne 9 na 10. Jeśli nie graliście w podstawkę, czyli w Uncharted 4, to polecam, żebyście zagrali sobie najpierw to. Cuphead to jak dla mnie bezkonkurencyjnie najlepsza platformówka tego roku. Oczywiście wstawiła się ona nieziemskim poziomem trudności, ale należy tutaj zwrócić uwagę na inne aspekty, jak znakomita animacja oraz jak dla mnie najlepszy tegoroczny soundtrack. Dlatego też stawiam bardzo wysoką ocenę, 9 na 10. W tym roku wyszedł również darmowy mod do Fortnite'a, czyli bardzo popularny ostatnio Battle Royale. Oczywiście grą królującą w tej sferze jest PlayerUnknown's Battleground, ale niestety w niego nie grałem, więc nie mam możliwości porównywania. Ale skupiając się na Fortnite'cie, z mojego doświadczenia, na początku grało mi się bardzo dobrze, grałem w to godzinami, jednak po jakimś czasie strasznie nużyły mnie długie okresy pomiędzy potyczkami z innymi graczami. Potem twórcy zaczęli wprowadzać update'y z nowymi itemami, przez co gra cały czas zachowuje świeżość, no i cały czas w nią gram. Więc good job Epic Team, daję wam 8,5 na 10. W tym roku wyszła również druga odsłona The Evil Within. Na początku grało mi się w to bardzo przyjemnie, spodobał mi się nowy pomysł horroru z otwartym światem, jednak po przejściu tak około 50% gry nastąpiły tak niemożliwie durne bugi, że aż trudno o nich gadać i jeszcze trudniej je zliczyć. Sami zobaczcie, co mi się działo. Biegaj! Co się dzieje? Jeszcze więcej? Nice! Cutscenka się zrobiła? I zginęłem podczas niej! O co chodzi? Nie mogłem się ruszyć nawet. Pięknie, piękna gra. Za pierwszą połowę gry wstawiam więc 8 na 10, za drugą 2 na 10. Wyliczając średnią, moja ocena to solidne 5 na 10. Nie wiem, jeśli będą jakieś update'y do tej gry, to z pewnością podniósłbym tą ocenę, dając coś wyższego, ale na stan obecny jedynie tyle. W
tym roku przyszło mi również zagrać w kolejną odsłonę znakomitej serii FPS-ów, czyli Wolfensteina 2 The New Colossus. Szczególnie podobała mi się tutaj kampania, która miała miejsce na bardzo różnorodnych terenach, od typowych miast, przez łodzie podwodne, aż po inne planety. Jest to najlepszy FPS, w jakiego grałem w tym roku, więc wstawię tutaj przyzwoitą ocenę 8 na 10. Pod koniec roku zainteresowałem się również What Remains of Edith Finch, a to głównie przez strasznie wysokie oceny na wszelkich stronach o grach wideo. Muszę przyznać, że bardzo trudno jest mi porównywać ten tytuł z innymi. Jak dla mnie jest to najpiękniejsza gra, która wyszła w tym roku, gdyż posiada niecodzienny klimat oraz wspaniały styl graficzny, przez co traktuję tę grę bardziej jak jakąś sztukę niż samą grę. Jedyną beznadziejną wadą tej gry jest jej długość, gdyż trwa ona jedyne 2 godziny, a chciałoby się w to grać znacznie więcej. No więc wstawiam super słabe 8,5. W tym roku nadrobiłem też zaległości z gier z poprzednich lat, jednak muszę przyznać, że obecnie nie mam czasu do ich opisywania. Łapcie więc takie łączne podsumowanie ze wszystkich ocen, ze wszystkich gier, w jakie grałem w tym roku. Mam nadzieję, że wam się przydadzą, szczególnie, że teraz trwają przeceny na Steamie, na PlayStation i na wszystkich innych platformach. Więc proszę bardzo. No i to by było na tyle. Koniec roku. Koniec 2017. Co to był za wspaniały rok. Jeśli dobrze pamiętam, to dokładnie rok temu siedziałem tutaj mając 200 subskrypcji. A teraz mam ich 10 razy tyle. Taki ze mnie fame, taki szpan. Nie no, oczywiście nie spoczywam na laurach. Cały czas będę tryhardował w coraz lepsze filmiki. I życzę wam tego samego, żebyście tryhardowali dziedzinę, która wam się podoba, a z pewnością coś z tego wyjdzie. Mógłbym jeszcze mówić drugie tyle o grach, w które chcę zagrać w przyszłym roku, ale totalnie nie mam na to czasu. Została mi jeszcze do zrobienia praca inżynierska, jakieś durne inne projekty, które muszę oddać za parę dni. Więc tak, więc zrobiłem ten filmik w godzinę niestety. I dlatego jest taki nieprofesjonalny. Trudno, pomocy, co mam robić? Dobra, więc to by było na tyle z mojego narzekania. Życzę wam epickiego Sylwestra i jeszcze lepszego nowego roku. No więc cześć!